Oto ja. Dzień dobry, witam. To jest kolejny odcinek Might and Magic 6. Poprzedni odcinek jest trochę urwany. Ale co z tego? Muszę przestać mówić generalnie, bo przesadzam. Muszę w ogóle zacząć chyba czytać książki. Bo mój język polski jest dosyć beznadziejny, chyba. Okej, okay, zabijemy. No i właśnie, generalnie. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. To się wzięło już na studiach. Ktoś to raz powiedział, taki mój kumpel. To mi się tak spodobało, że sobie to zakodowałem jakoś i niestety nie mogę tego teraz jakoś wyrzucić. Ciekawostka jest taka, że jest 6:30. Jest 6:30 rano w tym momencie, kiedy to nagrywam. A, wiedziałem, że coś takiego się stanie. I tak, sobie myślicie, jakież to szaleństwo doprowadziło do tego stanu. Generalnie bezsenność. I przestań mówić generalnie. Chyba nie spałem od 3:30 już. Dobra, idę zanieść tą perłę do tego gościa ducha. Nie, zaraz wspomnę. Nope, to ma być... ta perła ma dotknąć tego. Ołtarz zmienił teksturę. Nie wiem, czy to coś daje. A ja mogę przejść dalej. Zawalczyć z bossem, który się nazywa... Wilkołak. Musi pan Wilkołaków... Ojej, głowy ludzkie. No, ja tu byłem faktycznie. To jest głowa maga. Niezbyt w dobrym stanie. Anyway... A nie, okej, stopień mam włączony. Może uda mi się to wszystko zrobić w tym momencie. O! Cześć! Gość został zabity, na nie wiedzieć, co się dzieje w ogóle. Stop! Pułapka. A i poznajemy efekt tych panów, bo... Przegapiłem pana, pan został znokautowany. Ci Greater Werewolf mogą znokautować. To jest beznadziejne. Kierując. Okej, to było. Le. Shared life. Powinien być okej. Okej, trzeba tego zabić. Okej, okay, kolejny knockout. Denerwują mnie ci panowie. A, bo tutaj jeszcze jeden jest. No, dostanę za swoje teraz. Ha ha. No problemo. I ty też przy okazji. A nie, nie dostanę. Albo ty. Można w ten sposób, czemu nie? Gościu jeszcze. Fajne jest to, że... Chyba dla każdego przeciwnika istnieją... Pamiętam coś w tym stylu. To są chyba tak zwane przeze mnie pułapki. No, w sensie, jeżeli przez to przejdę. Bo może nie. Wydaje mi się, że tutaj się pojawią teraz wilkołaki. Jak wrócę. I to może być normalnie dosyć trudna walka. Tak jest, wilkołaki. Znaczy, właśnie to ci panowie. No, ale wilkołaki też. Nie boję się.
każdym razem, kiedy słuchasz to wycie, warto wtedy zejść tylko po to, żeby to towarzystwo rozgonić, nie żeby się nic tutaj nie gromadziło więcej. Wow. Stop! A gdzie dobra, jest tutaj ucieknie. Czuję się naprawdę dosyć rzeźko jak na taką godzinę. Kompletnie wyspany, chociaż nie spałem. Okej, znowu słychać wycie. I znowu? Czy to jest w nieskończoność? Jeżeli tak, to dosyć absurdalna sytuacja. Muszę to potwierdzić. Wpadając jeszcze raz tą pułapkę pewnie. No jest też sposób na nieskończoną ilość pieniędzy, jakby co, jeżeli to w ten sposób działa. Czyli przechodząc przez to... Tak. Nie, nie będę tego robił po raz kolejny, to jest bez sensu, nudne. Przy okazji włączę muzykę. A tędy? Okej, czyli tu jest bezpieczne przejście. Tu jest pułapka. Okej, cóż my tu mamy? Wilkołaki, no jest. Okej, prosta sprawa, wilkołaki są naprawdę przyjemne. Gdzieś to prowadzi, na razie nie. Czemu to z tych wilkołaki takie obrzydliwe rzeczy tu trzyma? Okej, przeczuwam pułapkę generalnie. Przestał mówić generalnie. O, man, dużo tych twardych wilkołaków. Szybko z tą skin. Damn it. I co ja mam w tym momencie zrobić? Szlakby te dupki. Co? Okej, mam przynajmniej równo 0, czyli jeżeli teraz uleczę, no to, to będzie przytomne. Success. A ja wam mówię, że nie. Jestem uparty. Patrzcie. Jak mogłem skinąć w takim banalnym miejscu za wstyd? Okej, wilkołaki. Zrobimy to na serio w takim razie. Ponieważ nie chcieliście podobrać się. Niebezpieczne są czasami. Okej. Ops, nie potrzebuję, co zrobiłem. Cure disease.
kolejne jakieś części ciała wspaniale. A to co? Nie wiem, jakieś posłanie, one tu chyba śpią, mam wrażenie. Okej. Okay. Stop. No tutaj już tylko te podstawowe. Okej. Okay. No, to są legowiska wilkołaków. Zielona, nie zielona. Ciepła herbata. Znaczy, czasem piję też zieloną w sumie. Jak nie mam innej. Ojej, biedna. Co za parszywe stwory. Okej, do sprzedania. A wy, okej. Bum, bum, bum. Nogi. Dobra, czyli... Okej, coś mi się wydawało. Tu mieliśmy ich mieszkankę. Czyli tenek prowadzić dalej. Okej, okay, uaktywowało się. Czerwony. Jak ja nienawidzę tej właściwości. Świetnie. Strasznie upierdliwe są te wilkołaki, teraz sobie zdałem sprawę. Okej, okay, coś się otworzyło. Samo z siebie. Okej, okay, dwukrotnie uruchomiłem pułapkę, dzięki. O, stop. Wow, skarbiec. Okej, zawsze można tam portal rzucić, nie? Żeby nie było. Gdybym miał problemy jakieś, że wątpię. A ty gdzie? Teraz tak. O. Wszystko tutaj jest. A, mi się wydawało, że miał popsutą zbroję. Okej, coś mi się. To nie. Dobra, mamy tutaj jakiś magazyn. Komu szczęścia? Tobie? No, mój komputer znowu zaczyna świrować przy Mighty Magic 6. To jest dopiero żenada. Poczekajcie chwilę. Mu na siłę zrobię, żeby nie świrował. Haha. Bo mogę. Działa. Wow. Kolekcja mieczów, czyli to jest generalnie... Ach, przestań mówić generalnie. To nie jest losowe chyba, bo nie wiem co. Naprawdę nic interesującego. O, tu są z kolei broni. Znaczy, z kolei zbroje w sensie. Nic magicznego. To można wziąć, co jest ewentualnie trochę cenne. To... Może tu jeszcze będą jakieś inne przedmioty, więc zrobimy mały porządek. Nie. Tu jest coś fajnego. To za 200 można... Na pewno się zmieści, co to jest. No dobra, dalej. Mam nadzieję, że tu nie będzie już więcej tych pułapek.
Okej, zostanę teleportowany. Gdzie? Kurde, duże to miejsce. Czy jak się cofnę... Tak, myślałem. Stop! O, nie! Dlaczego w tym momencie to się musiało stać? Stone skin. Szybko kill weakness. Coś ciekawego, kto można jeszcze rzucić na jakąś ochronę? Nie, niezbyt. Weakness. Ojej, dosyć sporo odgłosów wilkołaków słyszę. Niezbyt mi się to podoba. No Michael w końcu się będzie rzucał. Chodź. Wow, to mają już dobre posłania, nie powiem. Żółty... A weź ty... Już przestało? Okej, czasem ich słychać, czasem nie. O, to jest duże miejsce. Okej. Być może będę musiał wrócić do domu. Aż wykupię wilkołaki, dlaczego musi być aż tyle? Żadnych tutaj prób, panie wilkołaku. Okej, tutaj mamy... Dobra, daję tutaj, stop. I spróbujemy zobaczyć. Tam mamy jeszcze... Bandę wilkołaków całkiem sporo, no. Stój. No. Nice, dobra. Kolejny. No dobra, mogę nawet pojedynczo podchodzić, nie ma sprawy. Okej. Jeszcze tu są? Szlakby. Jakby tutaj się wpakował, tak? To było istne samobójstwo. Jeszcze więcej! Ej, goście! Nogi. Ciebie teraz. Dobra, tu. Ktoś mi się wydaje, że czeka nas masa doświadczenia za to. Okej, zblokowali się. Z drugiej strony nie ma. Okej. Wow! Interesująca walka się szykuje, nie powiem, dlatego haste. Myślę, że sobie powinniśmy poradzić. Jak mamy tu dosyć rannego chłopa, więc... Okej. Wpierw tego pana. I... Yes, nice. Teraz tego pana. Świetnie. Dobra, sami słabi. Okej, okay, teraz jakby tutaj wywabić to towarzystwo? O kurde. O nie, znokautowali. Cure wounds. I shared life. Musi być inaczej, nie da rady. Jeżeli chcemy to przetrwać jakoś sensownie.
Zasłaniają mi tych silniejszych. Ale ile ich tu jest? Tu, czerwone portki. Nie trafiłem, szlam was. Okej, ich jest tutaj strasznie dużo. Okej, zaczyna być niebezpiecznie. Tylko przez tego debila tutaj. O kurde, są dwa razy czerwone portki. Nie ma power cure. Czy da radę coś ciekawego tutaj rzucić? To za 25. Słabo, słabo, bardzo słabo. Stop! Okej, uciekają coś tam. No, znakomito, chyba muszę uciekać zaraz. Okej, koniec. Ja co, oni są szybcy, prawie te szybcy jak ja. Stop. Okej. Najgorzej jest... A nie, co ja mówię? Mogę się teleportować. Cure disease. Ja to można to zrobić bez jakiegoś tutaj spania, co ciekawe. A, skończył się szlak. Dobra, już pójdę do tej świątyni, trochę to przyspieszę, bez przesady. I... Okej, okay, jakby co to nie ma pełni księżyca, ale wydaje mi się, że naprawdę nie ma czegoś tutaj takiego jak klątwa, w sensie... Że ci mieszkańcy naprawdę się zamienią w wilkołaki w pełni księżyca. O, to będzie trochę kawał teraz drogi. Hej, jest jeszcze ciało. Myślałem, że to będzie małe. O, i tutaj już siedzą. Stone Skin oraz Heroes. Już. To tym razem pójdziemy w drugą stronę. To nie ma ich więcej? Pójdziemy w tym kierunku dla odmiany. Okej, pułapka. Dlaczego ja słyszę szlamy? O. Pojedyncze cele, jak fajnie. Oraz wilkołaki. Hej! To był więzień, najgraźniej. A to co? Puste? Niestety słyszę szlamy, czyli będziemy jeszcze tutaj ze szlamami walczyć, kurka. Słabo. Nie mam specjalnie ochoty. O, dzięki, właśnie tutaj w tym momencie. Wiesz co, gościu? S. Niestety beznadziejnie się goście tutaj... O, nie.
nie pozwolimy na takie tutaj jakieś dziwne rzeczy. Tylko dlatego, że boję się moje wartościowe przedmioty. Stój. O, słabi. Jeszcze. To miejsce jest naprawdę ogromne, znaczy ogromne, jest duże. O. O, jeszcze jeden, jak fajnie. Szlak. Wy! To nie miało tak polecieć, no. Po co wam... Kurde, tyle szlamów. Po co... Ile ich jest? Okej. What the hell? Jeszcze jeden? I wszystkie punkty prawie twoje poszły na tą walkę. A co ty na to? A ty na to, jestem słaby. Ulecz mnie. Okej. Okej, mamy jakieś duże paczki. Skrzynie nawet. A, tam jeszcze są wilkołaki, za mną zapomniałem. Czyli... To był magazyn generalnie. Okej, okay, zacząłem to. Okej, to będzie do sprzedania. To nie. Chociaż w sumie. No, na pewno gdzieś to się zmieści. Jakim cudem, nie wiem. Tego nie używam jakiegoś, bo mi się nie chce. Ale to weźmiemy. A, za 350. Okej, okay, można wziąć. Ło, wow, naprawdę dużo pieniędzy. Bezużyteczne rzeczy. To jest to samo. O! Widzicie, to nie jest to samo. Kasa. Empty. Empty. Jak to tak można? No dobra. I tu mam jeszcze dwóch panów wilkołaków, albo więcej. I można zrobić... What the hell? Gdzie to otworzyło? Co i tu trzyma? Raz, raz. Przestańcie wyć. I to zamknęło tamte drzwi. Tutaj się pojawia zasadzka. No dobra. Ale przerwa, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.